Jak pan ocenia 25 lat III Rzeczpospolitej? Ja myślę tak jak każdy w miarę myślący człowiek, że oczywiście można mieć pewne żale, pretensje do tej rzeczywistości, która kapitalistycznej, na szczęście, która nie wszystkim dała równe szanse, ludziom mniej zaradnym, mniej zapobiegliwym, którzy jakby wychowani są w dawnym systemie i oczekują, że no Boże, no przecież w aptekach to było pół darmo, no służba zdrowia za darmo, a tutaj słaby apanaże, no i nie umiem się poruszać. No ci ludzie rzeczywiście są jakby zawiedzeni tym, co się stało, ale to niech sobie wspomną te kolejki kilometrowe, żeby dostać na przykład 2 kilo słoniny. Kiedyś stałem 4 godziny, widziałem ostatni ochłap wołowiny. Myślę, nie, już sprzątnął jakiś facet czy jakaś facetka. No i kupiłem 2 kilo słoniny, pamiętam karton karmenu, wszystko wsadziłem do malucha, stanąłem przed teatrem, komedia, gdzie wówczas grałem u Olgi Lipińskiej. I po przedstawieniu okazało się, że mi się włamano do tego malucha i ukradziono i te 2 kilo słoniny. I już nie miałem co zanieść do domu. No. Więc takie to były czasy. Nie było nic. No, była musztarda, ocet. Po jakiś kawałek mięsa trzeba było jechać na wieś i to ryzykując, że na rogatkach złapią z takim transportem, a za to groziło. No, restrykcje bardzo niemiłe. Bez przerwy inwigilacje, bez przerwy wizyty jakichś dziwnych panów w cywilu, ciągania na SB. A dlaczego pan występuje w kościołach, a nie występuje pan w telewizji? Ja mówię, a co, nie mogę? Ja jestem katolikiem i mogę występować w kościele. Ale pan jakieś takie wywrotowe teksty mówi. Ja mówię, jakie wywrotowe teksty? Bardzo proszę, powiedziałem taki coś troszkę przeciwko naszemu wschodniemu przyjacielowi, taki wierszyk. Ja mówię, a pan lubi ruskich? No, nie będziemy na ten temat dyskutować. A pan się bał, panie Marianie? Ja mówię, no wie pan, wziąłem szczoteczkę do zębów. No. Nachodzenia w domu, mojej żony, jak ja wyjechałem i nagle przyszli po mnie. I tak dalej, więc ci, którzy tego nie przeżyli, to może mają jakieś właśnie oczekiwania o tym, że jak to się mówi, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Kiedyś tak bywało. No a teraz trzeba popracować i zarobić. Więc ja myślę, że nie cofajmy się marzeniami do tyłu. Jeżeli marzeniami się cofamy, jeżeli ja się cofam, to cofam do swojej młodości. No, jak było, tak było, było ponuro, okropnie, ale było się młodym. I za tym się tęsknię oczywiście, tak? Nie za ustrojem, nie za ustrojem. Także życzę naszym braciom Ukraińcom, żeby wreszcie wyzwolili się z opieki starszego brata, a nie widzę dużych szans. Nie widzę dużych szans. To się kiedyś stanie, ale chyba nie teraz jeszcze.